Chciałbym pokazać Państwu moją nową książkę Myśli Wolnego Polaka. Wolny Polak ma to do siebie i Polka, że myśli. I chciałem się swoimi myślami podzielić z Państwem, aby zachęcić do wymiany myśli, aby zachęcić do tego, żeby przemyśleć, co się dzieje i żeby w końcu myśli nasze zrealizowały się w wielkim narodowym czynie. Ku wolności. Dziękuję.